Gadżety z Allegro, się kochani. Wiem, że już nie kupiliście prezentu. Także dzisiaj pokażę Wam nie. To tego nie kupujcie, ale pokażę wam, co dzisiaj macie kupić dla swojego brata, jakiegoś kuzyna. Yy, tak, takie coś też będzie fajnego. Wszystko z Allegro, więc jeśli macie Allegro Smart, I teraz serio kupię sobie Allegro Smart, bo patrzcie, ile ja już oszczędziłem na dostawach dzięki Allegro Smart 3431 złotych. Wiecie o co chodzi w Allegro Smart? Że powyżej 400 zł przesyłka za Friko. Także przygotowałem tutaj koszyk dla Was na Allegro i wszystkie rzeczy od różnych sprzedawców, po prostu, żeby było na dostawę smart za darmo. Powyżej 300 zł, to oczywiście tej myszka, klawiatura, lampka do monitora biała-czarna, ładowarka, MagSafe, od tankera, AirTagi, case wodoodporny na, na telefon, stojak jak na słuchawki. Dużo, dużo różnych rzeczy dla rodziców, dla brata, dla siostry. Zaczynają się praktycznie od 3 zł, kochani, do kilkuset złotych. Tego nie kupujcie, tego nie polecam. Jak nie macie hajsu, oczywiście są dużo lepsze rzeczy. Także za zacznijmy od tego, co mam, od tego sprzedającego Mensen Pierwszy jest to organizer na kable, kochani. Każdy z nas podróżuje, każdy z nas wyjeżdża, i potrzebuje czasami upakować te wszystkie ładowarki. Osobną do iPhone'a, osobną do słuchawek, osobną do laptopa, powerbanka, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wszystko jest po prostu w jednym opakowaniu, dzięki czemu naprawdę można wszystko schować, gdzie długopisy. No nie wiem, czy ktoś to zabiera w podróż, może, ale widzicie jakieś USB, tutaj możemy sobie wziąć. Dyski twarde. Wszystko jest naprawdę dobrej jakości. Ogonałem recenzję tego konkretnego produktu na YouTubie, i naprawdę wszystkie Wszyscy go polecają, także jeśli chodzi o tani prezent dla po prostu kogoś z Waszej rodziny albo znajomego, taki organizer na kable jest spoko. I żeby nie płacić za przesyłkę od tego sprzedawcy, to dołożyłem tutaj do koszyka matę węchową dla psa zabawkę. Powiedzcie mi, co to w ogóle jest, kurde, bo zamówiło to prawie 400 osób tutaj na Allegro, i jeśli ta, jeszcze jakaś osoba tutaj z Was, nie wiem, ma psa, to jest może dobry prezent, kurde, dla osoby po prostu, która ma psa. A rozumiem, mata węchowa ma za zadanie skrycie w swoim wnętrzu atrakcyjnych dla czworonoga przysmaków, tak aby nie były one widoczne, a jednocześnie by zwierzę było w stanie je znaleźć. Cała zabawa polega na użyciu przez psa lub kota węchu, czyli na najpotężniejszego zmysłu, jaki posiada. Maty węchowe zapewniają stymulację ośrodków przyjemności w mózgu zwierząt poprzez proces wąchania i żerowania na co dzień, bowiem brakuje im ćwiczeń związanych z węchem. Większość zwierząt woli zapracować na swoje pożywienie, dlatego, maty węchowe to świetny wybór. No i widzicie, w jednym koszyku razem z organizatorem na kable będziecie sprawić komuś z rodziny. Linki, wszystkie w opisie. Kochania, teraz przejdźmy do z prezentu, który jest tak uniwersalny, że naprawdę nie znam drugiego takiego uniwersalnego produktu. A mowa tutaj o Stars. Gloss. Ani ten produkt, przecież ten prezent możecie zrobić swojemu dziecku, możecie zrobić swoim rodzicom, możecie zrobić swojemu partnerowi, możecie zrobić, nie wiem, swojemu kuzynostwu i tak dalej, i tak dalej. Jest to tak naprawdę, tak strasznie uniwersalny prezent. Możecie kupić na przykład swojej siostrze, która ma na przykład ostatnio dziecko urodziła. Naprawdę jest to mega prezent i obiecuję Wam, że po prostu każdy będzie Wam najbardziej wdzięczny. Ten prezent przetrwa im po prostu całe życie, się na tyle na ile będą mieszkać w danym budynku, bo ten produkt wytrzymuje do 100 100 lat świecenia, także ja naprawdę nie znam żadnego innego gadżetu, który byłby tak piękny, tak tani i tak uniwersalny. Zapraszam Was tutaj na Allegro. Jest aktualnie promocja tylko 89 zł. Jeszcze cena nie jest dostosowana do inflacji, więc naprawdę to jest ostatni czas od nowego roku. Będzie totalnie nowa cena. Grubo ponad 100 zł. Także ostatni moment, żeby zakupić ten zestaw w tej cenie. Serdecznie Was zapraszam. Wracamy do kolejnych gadżetów. Teraz coś, co ja sam posiadam pod moim biurkiem i co strasznie Wam polecam, czyli taki koszyk do organizacji. Organizacji kabli i dodatkowo widzicie, na przykład, są takie tutaj trytytki i takie chwytaki, właśnie do kabli, żeby je dobrze. Więc pierwsze mamy maskownicę do kabli. Może, może to być nawet prezent, prawda, nie wiem, rodziców dla swojego dziecka do organizacji kabli. Naprawdę fajna rzecz, kurde. Jeśli chodzi o organizację kabli, to mam to jeszcze tak, organizer uchwyt zaczep do kabli, i ten uchwyt jest najlepszy. Używałem go tak samo przy budowie vana i kupowałem go w ogóle w liroju za 10 razy więcej, oczywiście jeszcze. A to jest po prostu najlepsze, bo, bo nie dość, że to można przykleić taśmą, albo przykręcić, mamy jakieś drewnianą powierzchnię, albo od spodu do biurka na przykład. I to trzyma po prostu. Najle najlepiej kabel ze wszystkich po prostu tych chwytaków, także to Wam polecam I oczywiście, żeby zrobić cały koszyk za 40 zł, to do tego polecałbym Wam dołożyć na pewno taki rzep organizer taśmę, widzicie, możecie sobie fajnie tutaj piąć kable razem i później oczywiście nie ma też problemu w odpięciu ich i, jak i jakiejś zmiany jakiegoś kabla i tak dalej, no nie po podmienieniu czegoś, co robiłem oczywiście milion razy w tym moim tutaj... E biurkowym setupie, ciągle zmieniam jakieś kable, związuję razem i tak dalej, i tak dalej, chowam, żeby ładnie wyglądały. Także nie wiem, czy ja jestem dziwny, czy, czy inne osoby też, też by chciały dostać taki prezent, ale ja bym się bardzo cieszył z takiego prezentu, mówię serio. Właśnie do organizacji kabli i do przykręcania właśnie takie chwytaki, także głupia rzecz, ale pamiętajcie, że to wszystko przychodzi po prostu w jednym pudełeczku i wystarczy, że na to pudełeczko przyklejcie taką kokardkę i macie prezencik gotowy, wiecie, szybki mały prezencik, pyk, a możecie zamówić po prostu kilka prezentów, od jednego z sprzedawcy i po prostu dać dla kilku osób. A jeśli chodzi o kilka prezentów, to od razu Wam pokażę, co możecie również kupić. To niby kosztuje 500 zł, ale kupujecie 4 sztuki AirTagów od Apple'a i macie już 4 prezenty. Czyli to łącznie wychodzi jakieś 130 zł za jeden prezent, bo pojedynczy AirTag kosztuje 166 zł. Ale do tego dokupujecie takie etui do chowania po prostu tych AirTagów i tu wybieracie kolor, jaki tam chcecie komuś dać, no nie? I widzicie, jest zniżka 92% na czwartą sztukę, więc 35 zł za 4 sztuki i macie po prostu taki brylok z AirTagiem i nie wiem, albo jeszcze kogoś śledzić, no nie, no to możecie mu to po prostu przyczepić do kluczy swojemu dziecku, a jak nie, to po prostu możecie dać to jako prezent dla kogoś, I to nie musi ktoś to trzymać, prawda? Przy kluczach może to trzymać jak w aucie, może wiedzieć, że zawsze znajdzie auto, jak mu ktoś ukradnie albo przy innych rzeczach, także naprawdę polecam Wam, spoko prezent, wychodzi jakieś 130 zł za jeden prezent, ale mamy już 4 prezenty z głowy. Cofnijmy się jeszcze do tego jednego sprzedawcy, od którego tutaj wziąłem e, parę rzeczy. I tak, jest tu też fajna ładowarka, na przykład indukcyjna do samochodu, nie wiem czy widzicie. To jest kurczę też fajna rzecz, ale to pamiętajcie, że musicie mieć MagSafe, czyli musi to być już iPhone 12 albo iPhone 13. 13. Także to tylko jak ktoś z Was, czy znajomych po prostu ma taki nowszy telefon. Zobacz, tutaj wziąłem też jakiś tam kabel Lightning, zawsze brakuje kabli, więc jak się po prostu dać jakąś prostą rzecz, może to być kabel. Może być to też taka ładowarka samochodowa po prostu, Quick Charge 3.0, pyk, 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 no i ktoś ma do, do auta na, na przykład. Jest też mega uchwyt rowerowy, patrzcie, za 9 zł, a zajebisty prezent. Jak ktoś jeździ dużo na rowerze, to naprawdę, taka rzecz, mega mu się przyda, bo tak naprawdę może sobie tam właśnie sprawdzać na przykład trasę, jadąc na rowerze. Naprawdę mega rzecz. Na pewno jest dużo apek rowerowych. Tak samo można przecież to sparować z Apple Watchem. Ja też sobie takie pewnie kupię, bo może w nowym roku będę znowu testował dla Was Glovo. Zobaczymy, ile da się zrobić w 2022 roku. Znaczy pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i na drugim od zera również będę dodawał o tym filmik. Kolejnym prostym gadżetem, który możecie dać komuś również do tego samego sprzedawcy jest za 17 18 zł, termometr i miernik wilgotności powietrza. Tutaj, no nie, jeszcze dodatkowo także spoko, rzecz, prosty gadżet dla kogoś, żeby wiedział, ile ma, jaką ma temperaturę w pokoju i czy nie ma na przykład zbyt sucho w pokoju w zimie. Kolejny mega gadżet do auta, kochani. To jest super rzecz. Jeśli macie AUX po prostu w aucie, to wystarczy, że podpinacie sobie po prostu ten AUX właśnie w aucie i możecie łączyć się przez Bluetooth po prostu z telefonem i puszczać muzykę na swoich głośnikach w aucie. Aha, czyli tutaj pisze, że to wpinamy w AUX, a ten USB musimy wpiąć w... Gniazdo USB do ładowania Czyli właśnie tamtą ładowarkę, co wtedy ja przedtem pokazałem Trzeba mieć i w nią trzeba to wpiąć Pyk, pyk i można sobie słuchać Muzyki z telefonu, Spotify czy coś Mieć po prostu w aucie. Kolejną spoko rzeczą jest Taka ładowarka, slash po prostu uchwyt na telefon Na biurko. Można sobie fajnie Telefon po prostu postawić. Ładuje nam się Wtedy bezprzewodowo Ładnie sobie stoi pod fajnym kątem, więc widać Co tam się najwyżej wyświetla, jakieś powiadomienia czy coś Nie leży, prawda, na, na płask Nie jest to fajne, jak telefon tak leży po prostu Więc też spoko, że 45 zł mega prezent, przyklejcie tą kokardkę i będzie wola voilà, naprawdę fajny prezent. I tutaj dołożyłem też naprawdę parę rzeczy, po prostu jeśli będzie Wam brakować co do tej darmowej dostawy od tego sprzedawcy to po prostu sobie dodajcie i myślę, że będziecie po prostu urządzeni z prezentami. Kolejną rzeczą za 40 zł, tylko brakuje 10 groszy, więc coś trzeba tam jeszcze dołożyć od tego sprzedawcy, nie wiem, za 10 groszy, ale jest ładowarka taka od Anker'a ona jest po prostu malutka, wiadomo, że teraz do iPhone'a nie są dodawane, no i to jest po prostu ładowarka na USB-C. Także pamiętajcie, że taką rzecz małą też możecie komuś kupić. Tu mam jeszcze tylko jeden taki szybki organizer do kabli i tam w środku jest przedłużacz, a tutaj wystają po prostu kable i tak się nie plątają. Widzicie, tutaj na przykład jest te telefon e, na górze sobie leży, kabelek jest w środku, wiecie co chodzi, wszystko jest schowane i ładnie, elegancko wygląda. 43 zł, przesyłka za darmo i prezent gotowy. Teraz mam troszkę droższy prezent dla Was, a jest to taka ładowarka indukcyjna z MagSafe i z ładowarką do Apple Watcha. I tak to wygląda, no naprawdę wygląda to mega elegancko i powiem Wam, że no sam taką chciał mam Apple Watcha, więc jak wiecie, że ktoś, ktoś ma i Apple Watcha, i po prostu iPhone'a z MagSafe, czyli iPhona 12 albo 13, to też jest to spoko prezent, I wiadomo już jest trochę droższy, więc nie wiem, jakbyście chcieli może to kupić swojej dziewczynie czy coś. Kolejną rzeczą jest ładowarka, tu piszę MagSafe, ładowarka indukcyjna do iPhone'a 11, 12, 11? 11 jeszcze nie miał maksy, dopiero 12 i 13, także nie słuchajcie tego sprzedawcy. Ale wiecie, no to nie jest chyba oryginalna, tak mi się wydaje, no za 35 złotych raczej nie, nie oczekiwałbym, że to jest oryginalne. Ale myślę, że raczej ma tutaj pozytywne komentarze, więc raczej spoko. I kolejny prezent jest to prezent dla Waszych rodziców i ja taki prezent nawet swoim rodzicom zrobiłem, powiem Wam. A jest to taki Xiaomi Stick, jego się po prostu wtyka do HDMI w telewizorze i można sobie oglądać, kochani, po prostu YouTubeka z telewizora. Jak ktoś nie ma Smart TV, ma jakiś starszy telewizor, to jest to spoko opcja. 208 zł, jakiś tam Merry Christmas package, nie wiem o co to chodzi. Aha, świąteczny worek gratis od razu macie. To macie prezent od razu gotowy. Ej, no to mega. Jest jeszcze druga wersja, taki Xiaomi Mi Box, on po prostu wyświetla w 4K, ale jest tu we droższy, nie wiem czy się opyla, no to, to... Ja Wam powiem, że jak nawet ten Xiaomi Mi Stick tam odtwarzałem YouTube w 4K, to mega była jakość. Wyglądało jak 4K, nie wiem, mo może to nie było 4K, ale no nie wiem, widać różnicę jak się włączy w 4K film na YouTubie, a, a w 1080p nawet z tym stickiem. Także ja bym Wam ma powiedział, że ja bym nie inwestował chyba w ten droższy, po prostu w ten zwykłym kupił stick i naprawdę fajnie działa. Nic więcej nie trzeba. I tak samo z Apple TV, no, tą samą funkcjonalność możecie dostać z Apple TV, bo powiem Wam, że Apple TV, no ja miałem to Apple TV i co tam jest, no głównie oglądałem przez to YouTube'a, także wystarczy sobie kupić tego Xiaomi stick za 200 zł i macie to samo, co tutaj za 700, a tam za 300 zł to to jest to, co tutaj za 1000, bo tutaj jest, jest Apple TV 4K, jest za 1000 złotych. Nie wiem, ja, ci, ja Wam powiem, że no są to jakieś gry czy coś, ale kto tego używa tak naprawdę? Wiadomo, że i tak wygodniej sobie pograć, kurde, na, na iPhone'ie czy coś. Za tyle pieniędzy, przecież można sobie kupić ten monitor, co Wam ostatnio pokazywałem w ostatnim filmie, jak jeszcze nie widzieliście, to, to wchodźcie tutaj, który ma też AirPlay 2, więc możecie sobie streamować bezpośrednio z laptopa czy tam z telefonu Apple TV tak samo właśnie, Apple TV Plus, no nie? Czy tam jakiegoś Netflixa, czy to tam chcecie, więc raczej ja bym tutaj nie wystawał w tego Apple TV jak na razie. Kochani, zostańcie do końca, bo mam taki mega prezent, który już sam testowałem i pokażę Wam po prostu, jakie filmiki w ogóle możecie nagrać takim oto produktem, ale to zaraz. A teraz przejdźmy do stojaka na słuchawki. Patrzcie, jaki elegancki stojaczek za cztery dyszki, kurde. Naprawdę powiem Wam, że ja akurat mam taki stojak na moim skabisie, o tutaj widzicie, mam taki uchwyt na słuchawki obok biurka, ale jak ktoś czegoś takiego nie ma, to naprawdę myślę, że taki regulowany w ogóle stojak, kurczę, naprawdę elegancko wygląda. Tu jest jeszcze jeden stojak, troszeczkę droższy, więc to już musicie się zastanowić, czy chcecie aż tyle wydawać za 80 zł. Ale to jest połączenie mi drewna i po prostu czarnego, więc jeśli to nie wiem, bardziej by pasowało do tego biurka, które ma ta osoba, którą chcecie obdarować tym prezentem, no to może to by było troszeczkę lepsze, ale tamten stojaczek stalowy też bardzo ładny, więc to już muszę się zastanowić, co bardziej komuś pasuje. Ale teraz, kochani, najważniejsza rzecz na biurku, czyli oświetlenie. No naprawdę, zobaczcie, za jedyne 80 zł, patrzcie, co możecie mieć. Dobra, nie mówię o Philips Hue, to też możecie, to też możecie kupić, bo też jest mega, ale patrzcie na to, ta lampka tutaj od góry oświetla cały tutaj obszar, a. Pa... A nie stoi nigdzie na biurku, nie, nie zajmuje miejsca. I nawet jak już ktoś ma lampkę na biurku, jakąś jedną, to pamiętajcie, że to możecie mu zawsze dokupić, może mieć dwie, bo im jaśniej na biurku, tym lepiej. I naprawdę Wam powiem, że to jest mega zakup. To, to bym polecał każdemu. Jest dobra cena. 8, 80 zł to nie jest dużo. Na pudełko możecie przykleić tą kokardeczkę i prezent naprawdę jak ta lala. Każdy będzie używał. A jeszcze tą lampkę można zrobić, żeby była żółta wieczorem. Można ją troszeczkę przyciemnić. Tu ma też regulowaną jasność. Także naprawdę mega, mega polecam. To jest zakup po prostu. Ta lampka jest naprawdę, jest naprawdę najlepsza. W ogóle z tych wszystkich rzeczy praktycznie. Patrzcie jak ona świeci. I ona w ogóle jest taka, że nie odbija w ogóle światła o, o ekran tylko jest tak zrobiona specjalnie, że oświetla tylko tutaj dół i biurko, także no mega Wam polecam i jak chcecie sobie więcej o niej usłyszeć, to włączcie sobie ten mój film, tutaj Wam, wam się teraz wysieta u góry i naprawdę zapraszam, więcej o niej tam mówię. I nie wiem czego właśnie teraz na Allegro dużo jest tych białych, ale biały w ogóle Wam nie polecam, bo większość osób ma czarne ekrany, a dodatkowo w ogóle cały ekran, prawda, jak jest wyłączony, jest czarny, także biała tak średnio pasuje, powiem Wam, średnio najeża i powiem Wam, że bardziej ta czarna to do ekranu się ładniej wtopi za taką samą kasę, więc polecam, link w opisie. I tu jeszcze od tego samego sprzedawcy ładowarka MagSafe, ale od An Anker'a za 90 zł i też iPhone 12, 13, wiecie o co chodzi. Poco prezent, może trochę drogo, nie, nie, nie wiem, ja bym wolał dost dostać za to lampkę, więc niż tą ładowarkę, także zastanówcie się nad tym, nie zmuszam Was. <laughs> o i teraz mega rzecz, kochani, dla osób po prostu, które siedzą i wszystko robią nawet na telefonie, nie wiem, macie duży telefon, nie macie iPada, też myślę spoko, bo to jest taka klawiatura zbudowaną tutaj podstawką, gdzie możecie już sobie tutaj wstawić, po prostu widzicie, tablet albo właśnie telefon do tego takiego wyżłobienia. No i ta, ta, ta klawiatura też się przełącza pomiędzy trzema urządzeniami naraz. Można ze sobą ją gdzieś tam na pewno łatwo wziąć do torby. No naprawdę spoko, spoko rzecz, ale ja wam powiem, że ja do mojego iPada mini to bym chciał w ogóle tą, tą klawiaturę. 135 zł. Także jest droższa o 30 zł od tamtej, ale kurczę, no ta klawiatura jest taka mega. Ma takie okrągłe klawisze. Ja oglądałem recenzje, wszyscy mówią, że bardzo wygodnie się na niej pisze, że są właśnie takie idealnie wyprofilowane. Także jak macie kogoś, kto ma właśnie iPada, to bardzo łatwo mo może sobie go przekształcić w laptopa, używając takiej po prostu. Klawiatury i jakiegoś małego stojaka, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Jak jesteśmy już przy iPadzie i laptopie, to na pewno myszka taka. Jak wiecie, ko kogoś, kto tylko używa laptopa, mówi, że go boli ręka, na przykład Kinga, ma laptopa, nie ma myszki, to jest genialny prezent dla niej i to jest genialny prezent na pewno dla wielu innych również osób, co ma tylko laptopa i wiecie o co chodzi, jak się, jak się tylko trzyma na gładziku palec, rękę, to jest niewygodnie, to boli, no nie, więc taka myszka i nie mówię tutaj już o, o tej co ja mam, no nie, Logitech MX Master M3, bo ona kosztuje 300 zł ponad, więc jak naprawdę na prezent to raczej nie chcemy tyle wydawać, więc ta myszka wiecie też jest wyprofilowana do, do góry Logitecha, nie ma tych wszystkich bocznych przycisków ale ja wiem, że Kinga i tak by ich nie używała więc myślę, że ta myszka naprawdę byłaby dla niej spoko no gdyby była w białym kolorze, to może byłaby idealna, bo ta w białym kolorze jest jakaś taka mała no nie, lepsza jest taka troszeczkę tutaj co ma większe podniesienie i wsparcie po prostu dla ręki, więc to bym raczej wybrał ale naprawdę spoko prezent jak chcecie kogoś uraczyć, na pewno nie będzie zawiedzony. Dobra kochani, to teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą chciałem Wam pokazać czyli takie wodoodporne etui i co najlepsze oczywiście ono teraz jest tańsze niż było na wakacjach na wakacjach oczywiście w sezonie było za 150 zł, ja, ja tyle za nie dałem, ale teraz jest już się tańsze, bo teraz mnie osób że na wakacje, więc pewnie jest zmniejszy zainteresowanie, zmniejszy cenę. I o to chodzi, że ten case jest za 100 zł, a zastępuje w zupełności GoPro, bo w, w iPhone 11 i tak dalej macie szerokokątny obiektyw. Tu akurat Kinga nie ma, bo ona nagrywała iPhone'em SE 2020, ale patrzcie jak nagrywa po prostu ten case. Poza wodą wygląda jakby to był normalny po prostu telefon, ale... Patrzcie, co jest pod wodą. Okej, okay, to nie jest szokokątne, więc to nie wygląda jak GoPro, ale po prostu ekran jest, jest mega widoczny jest naprawdę świetna. Także ja uważam, że to jest naprawdę genialny gadżet, który każdemu się przyda. I naprawdę no, bo on pasuje do każdego telefonu. To nie jest tak, że raz go założycie do niego, jednego telefonu i, i będzie koniec. On pasuje do każdego telefonu. Ja się mega cieszę, że go kupiłem i miałem na wakacjach. Nie musiałem przez to kupować GoPro, ładować kolejnych baterii do GoPro, nosić go, martwić się, że ktoś, ktoś mi to ukradnie. Mam taki case, kurde, władzę się pod wodę i naprawdę mega mogę nagrywać. Dobra, kochani, to by były wszystkie rzeczy, które ja bym Wam polecał do zakupu jako prezent na święta. Linki w opisie, wszystko Allegro Smart, darmowa przesyłka. Papa. Pa.